Witam Was, kochani. W ostatnim filmiku poruszyłam kwestię naszych ról życiowych, w które jesteśmy, można powiedzieć, wrzucani. I mówiłam też o tym, że tak naprawdę nie mamy wpływu na to, kim się stajemy, jakie mamy pełnić funkcje, zadania w tym życiu. Bo przyznajcie mi szczerze, większą ilość godzin, jaką spędzacie na wykonywaniu danych zadań, czy lubicie to robić? Czy sprawia Wam to przyjemność? Czy robicie to z własnej, nieprzymuszonej woli? Czy dlatego, że trzeba? Jest taki mus, bo musimy zarabiać. Musimy iść do tej pracy. Nawet jeżeli wybraliśmy sobie ten zawód i w jakimś stopniu mamy takie wrażenie, że to my go wybraliśmy. I że tak naprawdę my tego chcieliśmy, dlatego idziemy to robić właśnie dzisiaj rano i spędzimy tam 8-10 godzin. I możemy sobie tak mówić, że to jest nasza wola. Przyznajcie się szczerze, że to trzeba zrobić po prostu, że idziemy tam, bo musimy. Ale też, żeby było nam łatwiej wstać z tego łóżka i wziąć się za te zadania, które na nas czekają, lepiej jest nam mówić do siebie, że tego chcemy. A dlaczego tego chcemy? No bo idzie za tym wiązanka, taka jak musimy zapłacić za nasze rachunki, musimy mieć na jedzenie, na zakupy, na przeżycie, na lekarza. Musimy mieć pieniądze na spełnienie naszych potrzeb fizycznych, nie mówię już o emocjonalnych, to wymaga pieniędzy. A żeby je zdobyć, trzeba iść do tej pracy. I można mówić, że chcemy to robić, chociaż wewnętrznie często czujemy, że wcale nie chcemy, szczególnie kiedy ten budzik dzwoni o 6 rano i my po prostu musimy się na 8 wyrobić i stawić czoło naszym problemom, naszym wyzwaniom dnia codziennego. Więc tutaj to chcemy czy musimy, to jest tutaj żonglowane naprzemiennie. Ale do czego dąży tym wywodem? Dążę do tego, że niekoniecznie jest tak, że to, co się dzieje, to dzieje się dlatego, że ty sobie to wyobraziłeś, że ty sobie to wykreowałaś. Po prostu tak jest. Zostałeś wrzucony w pewne role i musisz być aktorem. Masz scenariusz i lecisz po prostu. Czy chcesz, czy nie, czy masz dzisiaj dobry humor, czy nie. A później, jak wykonasz te swoje obowiązki, to możesz sobie zasłużyć na jakąś przyjemność. Najczęściej ta przyjemność jest tylko jakąś częścią naszego życia, częścią naszego dnia. Tutaj jest nasza przyjemność w ciągu dnia, tu są nasze obowiązki, nasze zadania, to co trzeba. Tak wygląda życie większości z nas. Jak nie wszystkich ludzi. I tak jak powiedziałam, możemy sobie wmawiać, że to jest nasz wybór. Bo my tak postanowiliśmy. Możemy sobie mówić różne afirmacje, manifestować rzeczywistość. Możemy. Ale wiemy, jak jest. Ciężko zmienić rzeczywistość na nasze wyobrażenie, na nasze oczekiwania. Osoby, które uwierzyły w to, że można to zrobić poprzez swoje myśli, poprzez afirmacje, manifestacje i jakieś wizualizacje i później do tego nie dochodzi, podłamują się. Mają obniżony nastrój i nawet mają takie wątki depresyjne, bo zderzają się z rzeczywistością. Życie swoje, a my swoje. Ciężko jest właśnie pogodzić te dwie kwestie. Dlatego najlepszym sposobem na życie jest płynąć z prądem. Poddawać się mu, jakby to ktoś ujął, akceptować to, co jest, chociaż to jest bardzo trudne słowo, trudne do wprowadzenia. Ale muszę Was tutaj troszkę może zmartwić, że jest to tak naprawdę jedyna, najlepsza, najprawdziwsza droga do pełnego spokoju, pewnego rodzaju szczęścia, jakby to mógł ktoś nazwać dzisiaj. Ta droga jest taka wąska i nie ma tutaj możliwości na żadne odchylenia. Cwaniactwo i szukanie dróg na skróty. Nie ma czegoś takiego. Droga jest jedna. Jest, tak jak już powiedziałam, bardzo wąska. I nie da się tu iść na żaden kompromis. Jest to, co jest tu i teraz. I to, co jest, jest bardzo żywe. To cały czas pulsuje. To jest stałość w zmienności. Tak można to określić. Jeżeli masz trochę chwili spokoju, ciszy, skupienia, możesz to w jakiś sposób odczuć, bo to jest z tobą cały czas. Ta droga jest cały czas otwarta i dostępna dla ciebie. Pytanie, czy z niej skorzystasz?
czy pójdziesz za słodkim cukierkiem, który jest teraz bardzo atrakcyjny, pójdziesz coś oglądać, zwrócisz swoją uwagę ku czemuś innemu, albo wrócisz do jakiegoś wspomnienia, albo żyjesz teraz jakąś intensywną myślą czy pragnieniem i nie możesz się od tego uwolnić, to wszystko jest bardzo przejmujące i zabiera nas z tego momentu, który jest teraz, który jest wiecznie żywy, prawdziwy. Przeczytałam ostatnio taki ciekawy fragment, który mnie bardzo zainspirował też. I pytanie brzmi do Ciebie, co byś zrobił, jeżeli po swojej śmierci spotkałbyś się z Bogiem, a On by Ci zadał pytanie, jak było w niebie? Bo wiecie, jest taka możliwość, że tu, gdzie jesteś, to już jest niebo. I ktoś mi powie, co Ty gadasz? Ktoś może się tu mocno obruszyć. Co Ty w ogóle mówisz? Mam wysoki kredyt, nie mam za co zapłacić rachunków, jestem na minusie, ledwo łączę koniec z końcem. Do tego doszło, że jestem chory, mama mi właśnie umarła, dziecko potrzebuje pomocy, rozwodzę się, mój związek się wali. A Ty mi mówisz, że ja jestem w niebie? Że to, co jest, to jest niebo? Kobieto, opamiętaj się. I w tym momencie wyłączysz mój filmik. To jest Twoje prawo, Twój wybór, można powiedzieć. Nie wszyscy są gotowi na taką ostrą restrykcję. Każdy jest taki, jak ukształtowały go jego doświadczenia, widzi tyle, ile dostał łaski, by coś zauważyć. Bo wiecie, my cały czas patrzymy, ale niekoniecznie widzimy. Słuchamy, ale niekoniecznie słyszymy. To, o czym próbuję Wam powiedzieć, jest niewidzialne dla oczu. Tego się doświadcza nieustannie i można w sekundę się przestawić. Widzisz się jako osobę, ale wiesz, że Ty nią nie jesteś. Po prostu doświadczasz tej osoby. Jakby Wam to wytłumaczyć jeszcze? To jest bardzo trudne, żeby złapać to w słowa. Moja przemiana zaczęła następować w ciągu 3 ostatnich lat. I po 2 latach karmienia się odpowiednimi słowami, uczenia się rozpoznawać świat na nowo, zauważyłam zmianę mojego zachowania. Natomiast uczucia moje się nie zmieniały. Uczucia są dalej, ale nie przeżywam już tych wszystkich wydarzeń, które do mnie przychodzą, całościowo. Przeżywam je tylko częściowo. To ciało je przeżywa. A ja na to patrzę, ja to obserwuję, ja to widzę. Jestem świadkiem tego, co odczuwam, tego, co się wydarza w moim życiu. Tego się nie da przekazać przez jeden filmik. Trzeba z tym żyć, trzeba się tym karmić i naprawdę chcieć tak zwanego oświecenia, przebudzenia. Trzeba tego pragnąć całym sobą. A żeby tego pragnąć, najczęściej trzeba być już tak zmęczonym swoim życiem i wykończonym tymi wszystkimi emocjami i różnymi wydarzeniami w naszym życiu, że po prostu ten człowiek ma już dosyć tego, że już nie daje rady wytrzymać tego. Jest przegrzany, przebodźcowany i mówi stop, ja chcę żyć inaczej. Potrzebuje dystansu. I to jest pierwszy sygnał, który popycha taką osobę w zainteresowanie tym tematem. Tematem oświecenia, przebudzenia, a mówię tu na przykład o uczestnictwie w satsangach, w autentycznej, codziennej medytacji, bycia ze sobą. Załóżmy, że jesteś taką osobą, że masz już wszystkiego dosyć, że jesteś przegrzany, przegrzana, przebodźcowana i masz dosyć swojej głowy, masz dosyć tych wszystkich myśli, które do Ciebie przychodzą, które powodują różne uczucia, przez które później masz problemy ze swoim ciałem, na przykład nie możesz spać, nie możesz jeść, albo odwrotnie, jesteś bardzo senna, bardzo senny i nie możesz się tak naprawdę do końca wyspać, jesteś cały czas zmęczona, zmęczony lub wręcz zajadasz swoje uczucia. Obżerasz się po prostu. Są różne odchylenia tutaj w zachowaniach. Wszystko się wiąże z Twoimi uczuciami, z Twoimi uczuciami, bo my uważamy, że one są nasze. Bo to, że ja je odczuwam, że one przeze mnie przechodzą, to tak jak z naszymi myślami, dlatego uważamy, że są nasze. Tutaj jest podstawowy błąd myślenia,
który sprowadza nas na manowce, bo my w tym momencie czujemy się odizolowani od innych, zamknięci w swojej bańce, to my się z tym borykamy. To jest nasza tragedia, że to nam jest tak ciężko, że nikt tak nie ma, a nawet jeżeli ktoś ma, to ja jestem w tym sama, nikt nie może mi pomóc. I to jest takie zamykanie się w sobie z tymi wszystkimi naszymi uczuciami, z tymi naszymi problemami. To utwierdza nas jeszcze bardziej w tym, że to jest nasze i że jesteśmy tacy biedni. Koło zamknięte. Ciężko jest z czegoś takiego wyjść. Mnóstwo ludzi tak żyje i przeżywa w taki sposób swoje życie. Sztuką jest oduczyć się tego, że to, co do ciebie przychodzi, to, co ci się pojawia w głowie, nie jest twoje. A co za tym idzie? Uczucia, które odczuwa twoje ciało, też nie są twoje. Tak więc w tym tkwi nasz podstawowy problem, który nabywamy, mając już około 2 lat w naszym życiu, gdzie właśnie utożsamiamy się z naszymi uczuciami, z naszymi myślami, a przede wszystkim z naszym ciałem, które nas określa w tym świecie, że jestem kobietą, jestem w tym momencie w wieku rozrodczym, mam pofarbowane włosy na rudo, mam 2 dzieci, męża, dom, robię to i tamto, mam wykształcenie takie, a nie inne. To nas określa w tym świecie. Czyli utożsamiamy się z rzeczami materialnymi, zmiennymi, ze zjawiskami i stanami przemijającymi, bo to ciało przeminie, nasz stan konta się zmieni, nie będzie nigdy taki sam. To, co mamy, też się zmieni. Wiecie, nagle wybuchnie gdzieś jakaś bomba, spadnie meteoryt, rozwali nam wszystko, co mamy. Wszystko to, co jest, jest zmienne, tymczasowe, jest chwilowe. Bardzo trudno jest się od tego oderwać. Ta gra, którą tutaj prowadzimy, jest bardzo uzależniająca, ponieważ mamy też jakąś część naszej osobowości, która nazywana jest ego, a ego utożsamia się właśnie z tym, co jest zmienne w naszym życiu, czyli z tym wszystkim dookoła. Jeżeli coś zdobędziemy, to jesteśmy łechtani, budujemy się, nasza wartość siebie rośnie, a wszystko się tutaj tworzy. Te wszystkie procesy zachodzą tak naprawdę w twojej wyobraźni. Czasami znajdujesz też odzwierciedlenie w oczach innych. Co cię jeszcze bardziej buduje, widzisz w innych ludziach podziw dla ciebie, dla twoich umiejętności, dla tego, co zrobiłeś. Ale też trzeba pamiętać, że bardzo łatwo to, czym się teraz karmisz, może się zamienić w coś odwrotnego. Bardzo szybko to, co cię buduje, może zmienić się w to, co stanie się twoim przekleństwem, co zacznie cię niszczyć, co zacznie ci ciążyć. Tak w życiu jest, że wszystko się zmienia, nie ma nic stałego. Dobrze, ale teraz mi powiesz, dobra Ashanti, ale jak ja mam przestać myśleć, że te myśli nie są moje? Jak ja mam przestać myśleć, że te uczucia, których doświadczam, nie są moje? Jak ja mam to zrobić? I wiesz co? Wydaje mi się, że ja nie umiem tego zrobić. Ja nie umiem się odłączyć od tego, tych uczuć, od tych emocji, od tych myśli. Czuję, że jestem za bardzo z nimi związana. I to prawda, jesteś z nimi związana, związany przez to ciało. To ciało jest łącznikiem tego wszystkiego. Ale to ciało jest chwilowe. Naprawdę uważasz, że nie potrafisz się rozłączyć od twoich myśli, od uczuć, tak? Tak uważasz? To powiedz mi, co się dzieje w sytuacji, kiedy idziesz do kina, oglądasz film bardzo emocjonujący. Może jesteś na jakimś romansidle, wiecie, tam się dużo dzieje, dużo jest uczuć. Jakaś zazdrość, zakochanie, zaraz jakaś strata. Wszystkie emocje są skondensowane i podane ci na talerzu w przeciągu tak 2-3 godzin. Tak mniej więcej trwa dobry film, prawda? I ty sobie siedzisz w tym kinie i oglądasz. I jeszcze płacisz za to, bo chcesz przeżywać te uczucia, te emocje i przeżyć to, co ten bohater tam przeżywa. I ty na to patrzysz i tam się mogą dziać różne rzeczy. Może też to być jakiś kryminał, jakiś dramat. Mogą komuś obcinać ręce, nogi, nie wiem. Bohater nagle umiera na raka. Wszystko się tam dzieje. I powiedz mi, okej, przeżywasz te wszystkie emocje z tym bohaterem, może nawet troszkę utożsamiasz się z nim, albo próbujesz jakoś tam wejść w skórę tego aktora, który to wszystko przeżywa. I jest napięcie.
Ale powiedz mi, czy jak wychodzisz z tego kina i jak mija kilka godzin, albo jest tydzień po tym filmie, to czy ty cały czas masz te emocje ze sobą? Albo czy ciebie boli wtedy, kiedy ten aktor płacze? Czy ty po prostu spokojnie sobie na to patrzysz, w jakimś sensie spokojnie, ponieważ wiesz, że to tak naprawdę ciebie nie dotyczy. Właśnie, bo masz to przekonanie, że jesteś po drugiej stronie, że tam jest ekran i to się dzieje za tym ekranem i to odgrywają ci aktorzy i to dotyczy ich, nie ciebie. A ty sobie tylko na to patrzysz. Wszyscy to potrafimy. Pytanie tylko, jak to zrobić w naszym życiu? Nasz problem tkwi w tym, że my się utożsamiamy z tym ciałem. Że my się utożsamiamy z tym życiem, jakie dostaliśmy na tacy. Dostajemy codziennie, jak się rano budzimy. Masz taką i taką rolę, taką i taką pracę. Musisz to, to, to i to zrobić. To są twoje zadania, jesteś obsadzony tu i przeżywasz te wszystkie perypetie, które się tu dzieją. Czasami jest tragicznie, czasami jest komedia, czasami jest zakochany po uszy. Wszystko. Po prostu full wypas, jeżeli chodzi o emocje. Załóżmy, że jesteś żoną, przychodzi twój mąż, zaczynacie się kłócić o kogoś albo jakąś sytuację i jest dużo emocji, stresu przy okazji. Przeżywasz wszystko. Ale zauważ w takich sytuacjach, jakichś trudnych dla ciebie, w tym momencie, kiedy to przeżywasz, że jest jakaś część ciebie, która tak naprawdę nawet tego nie odczuwa. Która cały czas jest. Ona jest wolna od emocji, wolna od uczuć, wolna tak naprawdę od tej całej tragedii. Zauważ to i skup się na tej części. Poprzez takie sytuacje, ćwicząc to, możesz uczyć się tego dystansu do tego, co tutaj się dzieje. Nieważne, co się wydarzy, cały czas jest z tobą i ty jesteś również tym, co jest całkowicie wolne od wszystkich nieszczęść tego świata, jak również wszystkich szczęśliwych, cudownych momentów. Bo tutaj nie ma kompromisów, nie ma podwójnych standardów, że to jest wolne od nieszczęść, od wypadków, ale jest całkowicie otwarte i doświadcza miłości, zakochania, wszystkich przyjemności, które są ci dostarczane przez życie. Nie, nie, nie. To jest również wolne od wszelkich ekscytacji, najwyższych poziomów radości i szczęścia, które również odczuwa to ciało w twoim życiu. To jest wolne od wszystkiego. I w takich momentach, kiedy jesteś naprawdę taki szczęśliwy, szczęśliwa, również zauważaj tą część w sobie. Skupiaj się właśnie na tej części, która jest wolna od tego. Wszystkie nasze sinusoidy, zmiany nastroju, to ci pomoże aż tak mocno nie wyskoczyć do góry, ani aż tak mocno nie spaść w dół. Nie zanurzyć się na same dno, ponieważ trzymając cały czas ten horyzont, to ci pomoże zachować ten poziom równowagi, która cały czas jest. Mimo tych wszystkich zdarzeń, to jest możliwe. Zostawiam cię, kochany widzu, z tym oto ćwiczeniem i z tym sprawdzaniem, czy rzeczywiście ty również masz to, co jest wolne od wszystkiego. Sprawdź to. Czy to jest z tobą cały czas? Mogą do ciebie przychodzić takie myśli jak: zapomnisz, jak się oddycha, udusisz się zaraz, umrzesz. Twój umysł będzie próbował na różne sposoby cię odrywać, wyrywać z tego stanu, ponieważ twój umysł nie chce, żebyś żyła jako obserwator swojego życia. On chce, żebyś przeżywała i żebyś cały czas rozwiązywała różne problemy. On został do tego stworzony po prostu. A ego chce być cały czas karmione. Ale nie bój się. Twoje ciało nie przestanie oddychać, jak na chwilę puścisz kontrolę. Zauważ, że twoje ciało samo złapie oddech. Nie pozwoli ci się udusić. Zauważ, że dzieje się tak naprawdę każdej nocy puszczasz tą osobowość, puszczasz tą kontrolę. Te myśli, tą grę, którą teraz prowadzisz. Puszczasz swoje role, puszczasz to wszystko, puszczasz scenariusz, który masz do odgrania. Dzieje się to każdej nocy i twoje ciało w tym czasie oddycha za ciebie, bez twojej kontroli. I nie umierasz. I ile razy budzisz się rano?
Dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Może jeszcze nagram kilka filmików w tym temacie. Wiecie, nie chcę się powtarzać, ponieważ nie wszyscy są zainteresowani taką formą życia. Większość ludzi chce dalej walczyć, grać w to, co gra. Dużo ludzi to lubi i ma jeszcze na to siłę, więc nie wszystko jest dla wszystkich, po prostu. Więc jeżeli to Cię nie zainteresowało, albo uważasz, że to jest bzdura i nic z tego nie rozumiesz, okej, jak najbardziej to rozumiem. Wszystko jest z Tobą dobrze. Wszystko jest w odpowiednim czasie. I widocznie teraz to po prostu nie jest dla Ciebie. Chcę pokazać, że tak można żyć, tak się da i tak można przeżyć. I że się nie umiera, kiedy się puszcza kontrolę. Jeżeli przypadkowo trafiłeś lub trafiłaś na ten filmik i coś Ci się tu spodobało, zaintrygowało Cię tutaj coś i czujesz, że to może być prawda, że możesz tego potrzebować, zasubskrybuj mój kanał i trzymaj się cieplutko. Pa! Buźka, kochani!